W naszym programie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na kolejny list Pawłowy. Jest to bardzo króciutki list świętego Pawła do chrześcijanina o imieniu Filemon, list do Filemona. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Otóż jest to bardzo osobisty list i dotyczy bardzo konkretnej sprawy, którą Paweł zamierza rozwiązać. Pisze do mieszkańca miejscowości Kolosy, gdzie Paweł działał, gdzie założył kościół, i to właśnie Filemon jest bardzo zamożnym, wydaje się, mieszkańcem tamtejszej gminy. Posiada nie tylko, możemy przypuszczać, liczną rodzinę, ale także służbę złożoną z niewolników. Jeden z tych niewolników o imieniu Onezym oddala się właśnie z miejsca jego służby, miejsca pracy, spotyka się z Pawłem i po tym spotkaniu Paweł odsyła go do właściciela, prosząc, aby go przyjął. Cała ta sytuacja ma miejsce w latach 61-63, kiedy to Paweł jest w rzymskim więzieniu. I tak najkrócej mówiąc, przez całe dziesięciolecia ostatnie funkcjonowała taka hipoteza, która mówiła, że Onezym uciekł od Filemona, uciekł z jego domu, spełnienia służby z powodu jakiegoś przestępstwa, które miał popełnić, ale gdy stał się chrześcijaninem, to Paweł odsyła Onezyma do Filemona z prośbą, aby ten potraktował go po chrześcijańsku, przebaczył mu, przyjął jak brat brata i na nowo zatrudnił go właśnie w pozycji niewolnika, w pozycji służby. Taka hipoteza wydaje się bardzo prawdopodobna, gdy czytamy ten list, aczkolwiek nie ma tam mowy wprost o ucieczce Onezyma i nie ma także mowy o jakimś przestępstwie, którego miałby dokonać. Chyba że samym przestępstwem była właśnie ucieczka ze służby. Dlatego też w ostatnich latach pojawiła się inna, dosyć interesująca hipoteza, choć trzeba powiedzieć, że raczej jest ona odrzucana przez większość biblistów, a mówi ona mniej więcej tyle, że Filemon wraz z całym domem, a słowo dom, oikos albo familia łacińskie, greckie oikos, łacińskie familia, czyli rodzina, obejmowała nie tylko bezpośrednio krewnych, ale również niewolników, również służbę domową zatrudnioną właśnie w danym domostwie. I według zwolenników tej hipotezy to wszyscy w domu, oikos albo w rodzinie, familia Filemona, przyjęli chrześcijaństwo poza Onezymem. W związku z tym Onezym miał zostać wyrzucony przez swojego pana ze służby. Filemon chciał go oddalić i na jego miejsce zatrudnić chrześcijanina, który będzie niewolnikiem, bo nie chciał trzymać w domu poganina. Wtedy więc Onezym udał się do Pawła, który to Paweł nawrócił Filemona i cały jego dom, bo sądził, że Pawłowi uda się przekonać Filemona, aby przyjął go, Onezyma, pomimo tego, że jest poganinem. Sytuacja jednak potoczyła się inaczej. Zwrot akcji przy tym spotkaniu Onezyma z Pawłem doszło do tego, że Paweł nawrócił również Onezyma i posyła go już do Filemona jako chrześcijanina. Bardzo interesująca hipoteza, choć też nie można jej wprost wyczytać z tego tekstu. W każdym razie trzeba nam zwrócić uwagę, że sytuacja niewolników była nieco inna w Palestynie, wśród Żydów, którzy również trzymali niewolników, niż ta, jakiej doświadczali niewolnicy na terenach starożytnej Grecji. Otóż sytuacja niewolników w Palestynie była korzystniejsza, była dużo lepsza, dlatego że tych niewolników traktowano rzeczywiście, można powiedzieć, jak domowników, jak członków rodziny. I dla przykładu warto tu sięgnąć po takie słowa, które Bóg niejednokrotnie wypowiada do Izraelitów. Aby przyjmować i pomagać niewolników, pamiętaj o tym, bo i ty byłeś niewolnikiem w domu w Egipcie. W domu niewoli, prawda? W
więc Izraelici raczej dobrze obchodzili się z niewolnikami. Był taki zwyczaj, że na rok szabatowy, czyli co 7 lat, i na rok jubileuszowy, co 50 lat, wypuszczano niewolników, dawano im wolność, ale w praktyce wyglądało to w taki sposób, że dzisiaj taki niewolnik otrzymywał wolność, a następnego dnia powracał do tego samego pana, prosząc, by dalej mógł tam pracować, bo nie miał innych środków utrzymania. Co więcej, trzeba powiedzieć, że nawet tacy niewolnicy byli czasem dla bogatych mieszkańców Palestyny pewnym obciążeniem, dlatego że jeżeli trzymano ich w domach, musiano zadbać o ich wyżywienie, o ich utrzymanie, i dużo tańsi byli robotnicy najemni, których się na kilka godzin dziennie zatrudniało do pracy. Niemniej jednak właśnie Izraelici trzymali na terenie Palestyny niewolników właśnie w ten sposób, czyniąc ich jakby domownikami, pomagając im. Natomiast trudniejsza była sytuacja właśnie na terenach greckich, a więc trudniejsza była również sytuacja Onezyma. Tymczasem Paweł w swoich listach twierdzi to, co Filemon powinien znać, że wśród chrześcijan nie ma już niewolnika ani wolnego, ale wszyscy jesteśmy równi przed obliczem Boga. I właśnie w duchu tej równości, tego braterstwa, Paweł zachęca Filemona, aby na nowo przyjął Onezyma do swojego domu. Zachęcamy do jednodniowej lektury listu do Filemona.